Cześć, w dzisiejszym odcinku porównamy sobie dwa urządzenia Xperia P oraz HTC Desire X. Obydwa telefony są wykonane z dobrej sumy materiałów, pod względem designu są zupełnym przeciwieństwem siebie. Xperia P jest mocno kanciasta, nie ma też żadnych obłości, co najwyżej wyprofilowany delikatnie tył obudowy. HTC Desire X jest telefonem prostym, jest telefonem delikatnie wygiętym, jak to przystało na linię Desire. Z tyłu mamy dobry materiał, jest to plastik. Co prawda zabiera czasami takie delikatne odtłuszczenia pod palców, jednak nie rysuje się i po dłuższym użytkowaniu będzie wyglądał zupełnie ok. Xperia P została wykonana przede wszystkim z aluminium, z tyłu właśnie mamy ten materiał, u góry jest przesunięty. Są przesunięte porty komunikacyjne, Wi-Fi, Bluetooth, GSM, tak aby fale były lepiej odbierane. Oraz mamy plastikowy tył, taki pasek, który jak mocniej złapiemy, będzie trzeszczeć i to trochę trzeba zganić producenta. Mimo wszystko obydwa telefony są dobrze wykonane, mogą się naprawdę podobać, bo design jest nieprzeciętny. Teraz kilka słów na temat samych ekranów. Sony zastosował w swoim urządzeniu ekran Reality Display wsparty technologią White Magic. Już dążę z wyjaśnieniami. White Magic jest to technologia, dzięki której na każdy piksel ekranu składa się 5 subpiksele. Piąty subpiksel jest odpowiedzialny za biel, czyli mamy odpowiedzialny jeden subpiksel za poprawę bieli. Niestety jest to kosztem czerni, ponieważ telefon kiepsko sobie radzi z czarną barwą, jest ona przede wszystkim szara. W HTC Desire X zastosowano ekran Super LCD, który bardzo dobrze odzwierciedla barwy, bardzo dobrze jest, wszystkie kolory są dobrze nasycone. Jasność w dwóch modelach jest podobna, jednak w Xperia P jest trochę jaśniejszy wyświetlacz. Jest to dosyć pozytywna cecha, jeżeli mamy już tam telefon w ostrym słońcu, wtedy czcionki i wszystkie obrazy są lepiej czytelne. Obydwa urządzenia działają oczywiście pod kontrolą systemu Android, różnią się zdecydowanie nakładkami. W Sony znajdziemy nakładkę Timescape, w HTC Sense. Są to zupełnie różne nakładki pod względem wykonania, pod względem całego interfejsu. Mam oczywiście pulpit, na którym umieszczamy widgety, skróty do aplikacji i tego typu elementy. Sony ma małą delikatną wadę w postaci niezbyt dużej ilości klatek podczas przechodzenia ekranu, bo to są klatki animacji i czasami może telefon dawać wrażenie, że by się przycinał, nie radzi sobie z przesuwaniem ekranów, nic bardziej mylnego, po prostu jest to zbyt mała ilość klatek wpływających na animację, jednak można się do tego przyzwyczaić, nie ma tutaj jakiegoś większego problemu. HTC Desire X wszystko działa bardzo płynnie, szybko, jednak czasami zbiera się w tle dużo aplikacji, telefon może lagować, może przecinać się i wtedy jest konieczne restartowanie urządzenia. Mamy oczywiście pasek powiadomień, jest on modernizowany przez producentów, w zależności od tego, co chcą umieścić. Nie znajdziemy też żadnych przycisków komunikacyjnych, tak jak ma to miejsce w telefonów z linii Galaxy. Mamy oczywiście spis aplikacji, mamy dolny dock, na którym możemy umieszczać aplikacje w obydwu urządzeniach, więc tutaj jak najbardziej na plus. Teraz powiemy sobie kilka słów na temat wydajności, na temat podzespołów zastosowanych w obu urządzeniach. Najlepiej zobrazować to za pomocą benchmarka. Ja najczęściej używam kwadranta, ponieważ jest to najlepiej odzwierciedla wydajność urządzeń. Trzeba chwilę poczekać na załadowanie się całego benchmarka, a w tym czasie mniej więcej kilka informacji na temat procesorów. W Xperia P znajdziemy procesor autorski Sony Cortex A9 o taktowaniu 2x 1 GHz. W HTC znajdziemy Qualcomm również z Cortexem, w tym wypadku A5 również taktowanym zegarem 2x 1 GHz, więc wydajność powinna być porównywalna. W Sony znajdziemy procesor graficzny Mali 400MP. Jest to dobry procesor graficzny. W HTC Adreno 203. Podobne, powinny być bardzo podobne wyniki, zobaczmy jak to wyjdzie. Na dole możecie zobaczyć sobie ilość klatek na sekundę, czyli odświeżanie ekranu.
Przyjrzymy się zaraz wynikom w liczbach. Na razie trzeba poczekać, aż telefony zaprezentują swoje moce obliczeniowe, sprawdzą je w animacjach. Można też zobaczyć sobie w postaci właśnie takich animacji BL i odzwierciedlenie kolorów. Widać to jest zdecydowanie, że Xperia P lepiej sobie radzi z bielą. No i mamy już wyniki. Zobaczymy, jak to się przekłada na liczby. Xperia P uzyskała wynik równy 2550 punktów. HTC otrzymało w benchmarku 2591 punktów, czyli minimalnie lepiej HTC wypadło, ale trzeba wziąć poprawkę na ilość otwartych aplikacji. Ja pozamykałem wszystkie, żeby było to jak najbardziej zbliżone do obecnych standardów. Taka różnica punktów jest naprawdę niewielka, więc pod względem wydajności obydwa urządzenia wypadają naprawdę bardzo dobrze. Zobaczmy, jak sobie dwa urządzenia radzą z odtwarzaniem muzyki. Na początek kilka słów na temat oprawy graficznej samych odtwarzaczy. Tutaj zdecydowany plus dałbym dla Sony, ponieważ jest to dużo lepiej zoptymalizowane, dużo lepiej złożone w jedną całość. Znajdziemy tutaj m.in. muzykę od znajomych, czyli piosenki, które wrzucali nasi znajomi na Facebooka w ostatnich dniach. Aplikację Sense Me, która segreguje piosenki pod względem naszego nastroju. Na przykład chcemy, żeby nas zrelaksowała. Telefon pobiera informacje na temat naszej bazy piosenek, jaką posiadamy w telefonie, do strony internetowej, która segreguje to. Jeżeli znajduję informacje na temat tych piosenek, zostają one posegregowane. Bardzo ciekawa opcja. Natomiast HTC daje nam takie ciekawe propozycje jak internetowe radio, jak SoundHound, czyli aplikacja do rozpoznawania muzyki. Bardzo ciekawe opcje. Mamy oczywiście spis wszystkich piosenek i teraz tym się właśnie zajmiemy. Wybieramy konkretny utwór i zobaczymy, jak to wygląda panel odtwarzania. Tutaj zdecydowanie lepiej wygląda Xperia, ponieważ jest to lepiej zagospodarowane miejsce, lepiej to wygląda. Jest więcej animacji przechodzenia piosenek niż w HTC. I można powiedzieć, że pod tym względem plus. Natomiast muzyka to nie samo odtwarzanie na ekranie, jednak to jest dźwięk. I pod tym względem można powiedzieć, że lepiej gra również Sony, ponieważ jest czystość dźwięku oraz barwa wychodzącego z głośnika, który znajdziemy na boku budowy, jest lepsza niż od tego, który proponuje nam HTC. Ponadto znajdziemy kilka ciekawych opcji w obydwu telefonach, kilka ciekawych technologii. Na przykład w Sony znajdziemy X-Loud, który zwiększa głośność naszych utworów. W HTC znajdziemy Beats Audio, które poprawia basy i to jest bardzo dobre informacje dla audiofilii, dla osób, które lubią słuchać muzyki w telefonie. I pod tym względem obydwa telefony dobrze wpadają. Oczywiście HTC gra bardzo dobrze, natomiast w konfrontacji z Xperią P, która gra rewelacyjnie, niestety przegrywa. Aparaty w obydwu urządzeniach robią naprawdę dobre zdjęcia. W Sony Xperia P znajdziemy aparat rozdzielczości 8 megapikseli, w HTC Desire X aparat rozdzielczości 5 megapikseli i od razu nasuwa nam się informacja, który może być z nich lepszy. Tak rzeczywiście coś jest. Jest to Xperia P, ponieważ obraz jest dużo ostrzejszy, są lepiej odwzorowane kolory. Wideo jest również na korzyść Xperia P, ponieważ nagrywana w Full HD, natomiast Desire X Nat nie w HD, więc tutaj można się doszukiwać dużego minusa dla tajwańskiego producenta. Pod względem wszystkich ustawień aparatu jest bardzo podobnie, są to zbliżone opcje, dlatego nie będę o tym mówił. Aparat w Xperia P wygrywa z aparatem w HTC Desire X. Na koniec zobaczmy, który telefon radzi sobie lepiej z przeglądaniem internetu. Zobaczymy szybkość wczytywania stron na bazie mojej strony weklak.blogspot.com, na którą Was zapraszam. No i zobaczmy, który telefon szybciej wczyta stronę. Wystartowały i mamy już zwycięzcę. Zdecydowanie szybciej stronę internetową w wersji mobilnej załadowało HTC Desire X. Zobaczmy, jak to będzie, gdy zażądamy od wymuszonej strony pełnej. Na początek wygrał Xperia P, jednak nie została wczytana cała strona i
i dodatkowo HTC ma wymuszone wczytywanie stron razem z zawartością flashową, więc zobaczmy, już telefon od tajwańskiego producenta załadował całą stronę, natomiast Sony jeszcze sobie nie poradziło z załadowaniem pełnej wersji mojego bloga i zdecydowanie wygrywa pod tym kątem HTC, jest szybszy, jest wygodniejszy, natomiast Biel, której jest mnóstwo w internecie, działa na korzyść Sony. Mimo wszystko przeglądanie stron w obydwu urządzeniach jest komfortowe. Dodatkowo w HTC znajdziemy bardzo interesującą funkcję odczyt, czyli możemy długie artykuły czytać w bardzo przyjemnym stosunku czcionki, w rozmiarze jej, i jest to naprawdę wygodne, jeżeli chcemy przeczytać coś dłuższego. Niestety takiej opcji nie znajdziemy w Sony. Dodatkowo możemy zapisać sobie w obydwu telefonach stronę do odczytu offline. Bardzo pozytywna cecha i pod względem internetu wygrywa HTC Desire X. Podsumowując, obydwa urządzenia są na podobnym poziomie, jeżeli chodzi o wydajność. Są zupełnie różne pod względem designu, pod względem nakładki. Multimedia przemawiają na korzyść Xperia P, którą ja w tym pojedynku widzę jako zwycięzcę. Jeżeli macie jakieś pytania do mnie, piszcie do mnie na Facebooku. Zapraszam Was na portal android-mania.pl. To tyle z mojej strony. Cześć!